Dzień dobry, cześć. Nazywam się Karolina Laszczyk i prowadzę prace badawczo-naukowe na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. Również możecie mnie spotkać tutaj na zajęciach dydaktycznych, które prowadzę. Nasz wydział nazywany jest przez studentów Wydziałem Elementów Magii i Fantazji, a to dlatego, że zajmujemy się wytwarzaniem miniaturowych urządzeń na potrzeby na przykład elektroniki, którą możecie włożyć do kieszeni, tak jak na przykład taki smartfon, i wykorzystać do różnorodnych potrzeb, czynności w codziennym życiu. Urządzenia takie miniaturowe można wytwarzać różnymi technologiami. Jedną z takich technologii jest obecnie wpisująca się w trend technologia druku 3D. Mamy tutaj w swojej katedrze, katedrze mikrosystemów, różnorodne technologie druku 3D i drukujemy urządzenia różnego rodzaju, które mają wymiary od centymetrów po milimetry i ułamki milimetrów. Integrujemy je ze sobą, tworzymy nowy design, tworzymy nowe aplikacje i zachęcamy Was, abyście dołączyli do nas i tworzyli coś nowego. Cześć, jestem Bartek, jestem pracownikiem, studentem Wydziału Elektroniki i Mikrosystemów Fotoniki i zajmuję się drukiem 3D i 4D mikrosystemów właśnie drukowanych. I tu na przykład macie przykład takiego mikrosystemu drukowanego. Jest to superkondensator, który działa na bazie nanorurek. Są to po prostu magazyny energii. Innym zagadnieniem, jakim się zajmuję, to mikrodoniczki drukowane służące do oceny potencjału biologicznego roślin. No i właśnie taka mikrodoniczka naszego projektu będzie niedługo leciała w kosmos, tak żeby ocenić ten potencjał biologiczny roślin na orbicie, w warunkach mikrograwitacji. W takich projektach uczestniczą również studenci, więc jeśli dołączycie do nas w październiku, to będziecie mieli również możliwość w nich uczestniczyć. Jeżeli podobały Wam się urządzenia, które mamy u nas na Wydziale, zapraszamy, dołączcie do nas i twórzcie z nami nowy miniaturowy świat. Zapraszamy do rekrutacji.